jest chyba najwyższy czas, aby głos zabrali ci, którzy naszą drużyną kierują. Poproszę o zabranie głosu pana prezesa Roberta Koćmę. Moi kochani, tak jak powiedziałem wcześniej, walczymy w tym roku o najwyższe cele. Mamy drużynę na medal. Myślę, że bardzo piękno. Dziewczyny są przewspaniałe, przesympatyczne. Także myślę, że w takim klimacie spotkamy się w maju po finale Mistrzostw Polski. Jak będzie, tak będzie, ale życzmy sobie tego w końcu złotego medalu. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, poprosimy również o kilka słów do kibiców. Z werwą, panie trenerze, z werwą. Dzień dobry, witam państwa. Nikt mi o tym nie powiedział, że tak będzie. Jestem trochę zaskoczony. Ale cóż, ja deklaruję z tej strony, że zespół nasz na pewno w każdym meczu da z siebie wszystko, że jest dobrze przygotowany do tych rozgrywek i że na pewno w tym sezonie nie zawiedziemy. Mam nadzieję, że lepszych chwil będzie więcej niż tych słabych. Co prawda kalendarz mamy napięty, ale myślę, że z minimalnymi stratami przetrwamy te trudne momenty, a będziemy sprawiać państwu dużo przyjemności w tym sezonie. Nasz cel jest najwyższy. Mam nadzieję, że dotrzymamy słowa. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko powiem tyle, że na pewno to można użyć i potem wpłacić. Ja na pewno ze swojej strony chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że będziemy walczyć do końca, przyniesiemy jakieś sukcesy z naszych wojarzy. Chciałabym tylko, żeby wszyscy przychodzili i nam kibicowali, nie denerwowali się, jak coś nie wychodzi, trzymali kciuki przez cały sezon. Dziękuję.